Pochodzący z Brzozowa Miguel Mun, półfinalista programu Mam Talent, wykonujący muzykę flamenco, był gwiazdą zorganizowanego po raz trzeci muzycznego weekendu dla wszystkich pokoleń w Malinówce. Inicjatorami koncertów byli Stowarzyszenie Lepsze Jutro w Malinówce oraz Zespół Szkół w Malinówce. Muzyka po raz kolejny łączyła pokolenia. Każdy, kto wybrał się na tegoroczną edycję muzycznego weekendu, znalazł coś dla siebie, niezależnie od wieku i muzycznego gustu. Oprócz utworów Miguela Muna, publiczność mogła posłuchać koncertu orkiestry dętej Hejnał z Haczowa oraz solistów z miejscowego zespołu szkół i zespołu wokalnego z tejże szkoły. Zawsze niezmiernie miło wystąpić tutaj na Podkarpaciu, na moim rodzinnym Podkarpaciu. Takie małe miejscowości mają swój nastrój. To jest niesamowite, że pomimo tego, że dzisiaj jest, można by powiedzieć, trudna pogoda, bo jest na zewnątrz zimno, deszcz, to w tak wielkiej liczbie udało nam się zgromadzić i jakby zatrzymać nad żywą muzyką. Także bardzo dziękuję za to zaproszenie. Zawsze z wielką przyjemnością przyjmuję takie zaproszenia i będę dzielił się moją muzyką tutaj właśnie na Podkarpaciu. Spotkanie było też okazją do promocji tradycji regionalnych i potraw. Członkinie Stowarzyszenia Lepsze Jutro przy wsparciu uczennic Zespołu Szkół w Malinówce przygotowały szyszki weselne, rogaliki, bigos i kanapki. Ponadto podczas tegorocznego muzycznego weekendu dla wszystkich pokoleń zapoznano uczestników z zagrożeniami i konsekwencjami używania tzw. dopalaczy. Muzyczny weekend dla wszystkich pokoleń dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie. Imprezę zakończyła zabawa przy dźwiękach muzyki zespołu Fair Play.